Cześć wszystkim. Czy wspominałem już, że wyjątkowo działają mi na nerwy reklamy, których główny bohater przedstawiany jest jako osioł ze swojego życiowego nieudacznictwa wyzwalany jakimś cudownym produktem? Nie inaczej było w przypadku tego spotu. Makaron to wielki problem. Zapomnij o tym. Rewolucja. Nowy kurt usuwa tłuszcz i zaschnięcia. O co chodzi? Co prawda autorzy nie posunęli się tak daleko, żeby uczynić z naszego bohatera totalnego idioty, tak jak ma to miejsce w przypadku reklam telezakupów, ale wystarczy spojrzeć na jego twarz, żeby zrozumieć, do kogo kierowana jest ta reklama. Oto mamy garnek z przerażającymi zaschnięciami skrobiowymi. Jego szorowanie to gehenna porównywalna tylko z obozem koncentracyjnym w Korei Północnej. Na szczęście pani Bożenka dała mi nowy pur, który usuwa zaschnięcia w 10 minut. Potwierdzone badaniami niezależnego instytutu. Taki hu, dopóki ja tego nie sprawdzę. Naklejka po angielsku. To musi działać. Skrobia. Zaschnięcia. Bożena Dykiel. W Korei Północnej. Musi działać. Sprawdźmy to. Specjalnie na tą okazję przygotowałem swój własny, super tajny sposób na przygotowanie zaschnięć skrobiowych. Będziemy potrzebowali skrobię ziemniaczaną, wodę, którą później gwałtownie odparujemy na tej patelni. Skrobia ziemniaczana, powinno starczyć, woda. Dobra, w ten oto sposób przygotowaną mieszaninę wylewam, a może na gorącą patelnię wylać, będzie lepszy efekt. Wysmaruję całą patelnię dokładnie, dodam trochę wody jeszcze, bo trochę to gęsto. Nasza skrobia zaczyna już elegancko, wręcz podręcznikowo zasychać, ale żeby uzyskać piękny efekt zaschnięcia. Po co to robiliśmy? Zaschnięcia zrobiliśmy! Okej, moja patelnia jest już sucha, zupełnie jak moje dowcipy. Piękne zaschnięcia skrobiowe. Tak więc pora przystąpić do eksperymentu. W tej szklanej kolbie brakuje 5 ml do pełnego litra. A ponieważ niezależny instytut twierdzi, że wystarczy 5 ml pura na litr wody, żeby usunąć zaschnięcia skrobiowe, uzupełnię kolbę purem do pełnego litra. Ok, tak przygotowaną mieszanką zaleję naszą pełną skrobiowych zaschnięć patelnię. Trzymajcie kciuki, żeby to wszystko się zmieściło. Zmieści się. Odmierzamy czas. 10 minut. Okej, 10 minut minęło. Zaschnięcia jakby się podniosły. Widać to tutaj na szczegółowym ujęciu. Widzicie? Wygląda to całkiem nieźle. A jak jest w rzeczywistości? Zaznaczam, że woda była ciepła. Mimo, że w reklamie nie była podana temperatura. O, tutaj coś zeszło. Całkiem ładnie. Ale miało być bez szorowania. Cicho. O, zaschnięcia. O, patrzcie. Coś odpadło. Czy tak w sumie? Shit. No. Wiecie co? No nie wiem. Miało być bez szorowania. Coś tam odchodzi, ale... Ale no właśnie. Zaschnięcia odeszły. Trochę się namęczyłem przy tym. A w reklamie było bez szorowania. Czy to można było nazwać szorowaniem? Rewolucja! Moim zdaniem nikt tutaj prochu nie wymyślił, ale oczywiście nie odbieram twórcom tej reklamy do ogłaszania rewolucji. A ja dzięki tej konfrontacji mam litr całkiem normalnego płynu do mycia naczyń, który niezależnie od badań jakiegokolwiek instytutu we wszechświecie nie poradzi sobie z zaschnięciami skrobiowymi stworzonymi przez Adbustera.